Cześć, witajcie w moim książkowym świecie. Dzisiaj przychodzę do Was z reading vlogiem. Biorę sobie okulary. Skończyłam właśnie nagrywać wrap-up, więc pewnie już jest na kanale, także jeżeli nie widzieliście, to zapraszam. Natomiast oczywiście korzystając z okazji, zaczynam tego reading vloga. I tak, to tyle na wstępie. Jeśli chodzi o to, co aktualnie czytam, to na mojej kupce czytanych książek są 4 książki. Aczkolwiek w sumie z nich to tak aktywnie czytam tylko Co się stało w Jonestown, czyli ten reportaż o sekcie Jima Jonesa i o największym zbiorowym samobójstwie. Jestem tutaj od miesiąca, ale to tak w miarę co jakiś czas idę dalej, więc to nie jest tak, że stoję. Przeczytałam już całą pierwszą część i doszłam do drugiej. I co, no to jest naprawdę dobry, solidny reportaż, ale no wiecie, jakoś ciężko czyta, nie? Sam tekst, nie ma dialogów, to no nie jestem w stanie przeczytać tego dużo na raz, bo to też nie jest ten temat, który aż tak bardzo by mnie ciekawił, także powolutku idę do przodu, ale trudno, może być powoli, ważne, że gdzieś tam chcę to przeczytać i mnie to ciekawi. Co dalej? Czytam też, w zasadzie zaczęłam jakiś czas temu, ale później przerwałam i nie wróciłam do tego, Krew i Miód, czyli drugi tom Gołębia i Węża, i zdecydowanie muszę do tego wrócić i po prostu czytać dalej, bo pierwszy tom mi się naprawdę podobał i myślę, że drugi też mi się spodoba. Doszłam do 66 strony, także prawie nic, no ale będę czytać dalej na pewno. No a pozostałe dwie książki dalej są rozpoczęte, ale nic z nimi nie robię. Jeśli chodzi o to, czego słucham, to słucham, słuchajcie, Dworów. Robię reread. Kompletnie niespodziewany. No bo nie miałam tego w planach. Bo ja reread robiłam niedawno. W ogóle teraz mija mniej więcej w tym czasie dokładnie 2 lata, odkąd czytałam Dwory. I od tego czasu przeczytałam je 3 razy. W sensie w przeciągu ostatnich 2 lat przeczytałam Dwory 3 razy. Nie wszystkie tomy, bo pierwsze 2-3 razy. A kolejne to będzie dopiero mój drugi raz, także... No jaram się, no co mam powiedzieć. Słucham je też po angielsku, bo na Storytelu są tylko po angielsku, ale jakby fajnie, bo przynajmniej jakby mam jakąś tam wymówkę dla siebie, że robię reread, ale przynajmniej po angielsku, więc jakby lepiej czytać po angielsku i słuchać, bo zawsze coś tam się może nauczy i tak dalej. Także przesłuchałam już pierwszy tom, drugi i jestem w trakcie trzeciego. Nie wiem dokładnie gdzie, myślę, że może gdzieś tak tutaj, bo to są jednak grube książki. W dodatku, no, po angielsku nie słucham ich aż na takim przyspieszeniu jak po polsku, także idzie mi troszkę wolniej, ale to nic, bo to jest po prostu sama przyjemność, także, także sobie tak powoli słucham. Pewnie być może coś zacznę nowego jeszcze czytać, ale na ten moment to tyle, także... Zapraszam Was do tego vloga. Przyszło mi dzisiaj nowe puzzle z Harry'ego Pottera. To już chyba moje czwarte opakowanie puzzli z Harry'ego, ale te mają 2000, więc to już jest jakiś progres, bo do tej pory zawsze układałam takie 1000. To są 1000, a tutaj będzie 2, czyli 2 razy większe niż to. No i co? Jaram się, także zaczynam i oczywiście będę słuchać audiobooka. Jako, że jest piątkowy wieczór, jestem sama w domu, to no jest to idealny czas na to, żeby zrobić maraton Barbie, no po prostu jaram się. Także po pierwsze, najważniejsze pytanie do Was, jaka jest Wasza ulubiona Barbie? Bo ja jak tak przeglądałam, to wydaje mi się, że najbardziej lubię albo Księżniczkę i Żebraczkę, albo 12 tańczących księżniczek. Ale pomyślałam, że zacznę po kolei, po prostu sobie sprawdziłam w necie, jak one idą po kolei. Datą wydania i jako pierwsza jest co prawda Dziadek do orzechów. Ja Dziadka do orzechów nie czytałam, nie wiem o czym jest i chcę przeczytać kiedyś, tutaj nawet mam, więc nie będę oglądać tej Barbie, bo chyba jej nigdy nie oglądałam, także pominę to, tak samo jak pominę Trzy Muszkieterki, bo Trzech Muszkieterów też kiedyś chcę przeczytać, a to pewnie jakieś tam spoilery i jakoś to inspirowane tymi książkami jest, także to trudno. Obejrzę od drugiej, która była wydana, czyli Rozpunka. Tak, wiem, to jest na pewno content, jakiego tutaj, po jaki tutaj przyszliście do tego reading vloga, także już nie gadam i idę dalej układać puzzle.
powiem wam, że te 2000 to jest... To jest jednak sporo więcej niż 1000. Jakby, no dwa razy więcej, ale jakby... No dużo ciężej się to po prostu układa. Ale może dzisiaj się uda skończyć. Przychodzę z małym update'em czytelniczym, bo udało mi się po pierwsze skończyć trzeci tom Dworów, czyli Dwór Skrzydeł i Zguby. To jest raczej chyba najmniej ulubiony tom. Znaczy, dobra, najmniej ulubiony mój tom to jest ten dodatek, czyli tom 3,5. Nowelka, nie wiem jak to nazywać. Ona jest najmniej ulubiona, natomiast z takich pełnoprawnych tomów to ten lubię najmniej. Pierwsze dwa, wiadomo, są cudowne. Czwarty też jest, moim zdaniem, bardzo dobry. A ten jest taki... dobry. Także no, znaczy nie zmienia to faktu, że świetnie się przy tym bawiłam i że uwielbiam Dwory i na pewno będę kontynuować ten reread. Troszkę może zwolnię, bo mam wrażenie, że ostatnio słuchałam tylko tego w kółko i to jeszcze to trwa tak długo, no bo jednak książki są mega grube, po angielsku czytam też je dużo wolniej, więc jakoś tak mam wrażenie, że nic w tym miesiącu jeszcze nie przeczytałam, bo cały czas byłam zajęta słuchaniem tego. Także chwilka przerwy, ale na pewno za jakiś czas wrócę i zrobię reread tej nowelki i tomu czwartego. Natomiast zaczęłam dzisiaj słuchać rano książki, którą... Ja zawsze miałam z nią problem, dlatego że uważałam, że to tak za wielki, nie wiem, wstyd i po prostu brak mój, że ja jej do tej pory nie przeczytałam, co powodowało, że po nią nie sięgałam. To taka trochę paranoja. Natomiast... chodzi o rok 1984 George'a Orwella, czyli no wiadomo, klasyk i bardzo taka ważna i istotna książka. Natomiast no mi było jakoś tak głupio, że ja jeszcze do tej pory jej nie przeczytałam, że po nią nie sięgałam. Absurd. Natomiast dzisiaj rano, kiedy wstałam wcześniej, nie mogłam zasnąć, to pomyślałam, że przesłucham i włączyłam. I jestem już tutaj, także to świadczy tylko o tym, że nic dzisiaj nie zrobiłam. Tylko po prostu cały czas słuchałam. No właśnie, bo słucham ich audio, a nie czytam w tej okropnej, miniaturowej wersji. Ciężko byłoby w tym czytać. Muszę sobie na pewno kupić jakieś ładniejsze wydanie. No ale jak na razie to tylko tego słucham. I jest naprawdę dobre. Chyba nie ma tutaj co dużo mówić o, ani o fabule i tak dalej, bo każdy to zna. Dystopia z państwem i z systemem, który inwigiluje obywateli i tak dalej, i tak dalej. Tyle. Jakby na pewno większość z was to czytała, a jeżeli nie czytaliście, to nie bądźcie tacy jak ja, że przez to, że nie przeczytaliście, nie czytacie, tylko po prostu przeczytajcie. W ogóle, czy to ma sens, co ja mówię? Chyba kurde nie, więc skończę gadać. czy coś oprócz tego czytam? Nie. Aktywnie nic nie czytam. Przesłuchałam wczoraj jeden thriller. Przesłuchałam go na raz, dosłownie. I była to Nasza dziewczynka, najukochańsza dziewczynka, coś takiego, o zaginięciu dziecka, młodej dziewczyny, 14-letniej. Także wiadomo, że to jest coś, co mi się spodoba i faktycznie thriller był dobry. Dałam mu 4 gwiazdki, więc jak na thriller to jest naprawdę dobrze, więc wam polecam. Tam mamy po prostu motyw, że... no, że dziewczynka po prostu znika z domu, poszła popływać na basen, taki przed domem, i jej macocha po prostu była w domu, ale nie zauważyła, co się z nią stało, i po prostu kiedy po nią przyszła, jej już nie było. Co było ciekawe, to taki, zazwyczaj jak jest w książkach macocha, to jest zła, natomiast tutaj ta macocha faktycznie, wiecie, się o nią troszczyła, wręcz ją po prostu kochała jak swoje dziecko. I zależało jej na niej i się martwiło i tak dalej, więc myślę, że to jest ciekawa jakaś tam coś innego po prostu, tak? Niż zazwyczaj, także polecam, jeżeli lubicie thrillery. Natomiast co będę czytać, jak skończę to? To myślę, że przeczytam trzeci tom Syreni Fortunnych Zdarzeń, bo przed chwilą była u mnie moja przyjaciółka, której pożyczyłam pierwsze 5 tomów jakoś przed wakacjami i w końcu doczekałam się tego, że mi oddała. Więc trzeci... Nie, nie trzeci. Trzeci czytałam. Czwarty. Czwarty teraz powinnam czytać, czyli Tartak Tortur. I myślę, że się za to zabiorę i po prostu szybko przebrnę przez to i będę się dobrze przy tym bawić.
No i to na razie chyba tyle. Idę teraz do pracy, żeby nadrobić poranek, podczas którego nic nie robiłam, tylko słuchałam. I na pewno dzisiaj po południu albo wieczorkiem skończę słuchać tą książkę. Ale już wiem, że będzie to raczej 5 gwiazdek, jakby niezależnie od tego, jak się skończy, bo po prostu już jest bardzo dobra, no i tyle. No ale to chyba... chyba nie ma tutaj co dużo mówić, bo każdy wie, że jest bardzo dobra. I tyle. Nie mam tutaj dla was żadnego update'u czytelniczego, bo ostatnio praktycznie nic nie czytałam przez ostatnie kilka dni. Ano dlatego, że byłam bardzo zajęta naszym nowym członkiem rodziny. Poznajcie Albusa! No! To jest nasz nowy piesek. Nie będę go męczyć, więc niech sobie tutaj chodzi. Ale tak, Albus jest... oczywiście imię Albus po Dumbledorze, bo jest taki bielutki i chciałam, żeby jego imię coś znaczyło, więc mieliśmy dużą po prostu rozkminę nad imieniem i stanęło na Albus, Albuś. Uważam, że jest słodki i bardzo do niego pasuje. No, także Albus jest Maltańczykiem, ma 4 miesiące i jest u nas od 5 dni, od 4 dni. I no, przyzwyczajamy się dopiero do takiego nowego życia z takim słodziakiem małym, no, no. Ja nigdy nie miałam psa, ja zawsze bałam się psów. Nie gryź mi w rękę, nie gryź mi w rękę. No, lubi się tak bawić. No, nigdy nie miałam żadnego zwierzęcia w sumie poza rybkami, więc dla mnie to jest tym bardziej jakieś takie trudne i nowe, żeby się zająć takim pieskiem, który cię liże, który cię gryzie, który chce się bawić i wymaga gdzieś tam więcej uwagi niż tylko rybki, także się przyzwyczajam, ale jest fajnie. Jest naprawdę słodki. Myśleliśmy o tym już od dawna. Zawsze powstrzymywały nas jakoś pieniądze przede wszystkim, no bo za takiego pieska to trzeba troszkę dać na start. Już potem utrzymanie go to nie jest może jakieś super drogie, bo taki maluszek nie je dużo, no co prawda on wymaga jakiejś pielęgnacji, groomerów i tak dalej. No ale to już nie jest aż tak dużo jak to, ile pieniążków trzeba wyłożyć na start. Także mój chłopak ma w listopadzie 30 urodziny. Taki jest stary. Ała, Albus, nie gryź mnie! Więc jako, że to on głównie marzył o tym, żeby mieć jakiegoś zwierzaka, żeby mieć pieska, no to postanowiłam ja, że... Zresztą to chyba czas, żeby się zgodzić, bo jakby gdyby nie ja, to on już pewnie by 5 lat temu zdecydował się na psa, bo już od 5 lat razem mieszkamy. Ale jakoś ja tutaj wstrzymywałam nas, natomiast w końcu pomyślałam, dobra, to jest ten czas, jestem gotowa, będziemy mieli pieska. Także to jest poniekąd taki prezent dla niego, chociaż oczywiście wiadomo, nie kupujemy psów w prezencie i tak dalej, no ale wiecie, w tym przypadku, kiedy on o tym marzył i tak dalej, no to był taki bodziec, żeby w końcu się zdecydować. No i mamy Albusa. Ale żeby tak chociaż minimalnie o książkach wam opowiedzieć, no to jak jechaliśmy po Albusa, bo jechaliśmy pod Kielce aż, no z 2 godziny jechaliśmy, no to namówiłam właśnie Damiana, żebyśmy coś posłuchali razem, jakiegoś audiobooka. Bo on raczej jest niechętny do takich rzeczy, ale go namówiłam i słuchaliśmy Wróć przed zmrokiem. Ja już to oczywiście czytałam w zeszłym roku i bardzo mi się podobał ten thriller. No i chciałam po prostu, żebyśmy razem posłuchali czegoś, co ma bardzo dużą szansę mu się spodobać, więc zaczęliśmy tego. Potem jeszcze chwilkę w wieczorem w łóżku słuchaliśmy, jak już mieliśmy iść spać. I mam nadzieję, że uda nam się to właśnie w taki sposób dokończyć. Że wieczorem w łóżku, jak już idziemy, wiecie, szykujemy się już do spania, to może mogłoby to iść. To jest takie moje marzenie, żeby właśnie, żebyśmy mogli tak robić, w sensie, żeby on chciał tak robić, nie? Bo ja, mój każdy wieczór praktycznie do tej pory tak wyglądał, że wieczorem w łóżku sobie słuchałam audiobooka. Tylko do tej pory na słuchawkach, a bardzo chciałabym z nim na przykład jakiegoś sobie słuchać. Natomiast, nie, mam jeszcze jeden, czy ja wam mówiłam, że zaczęłam Małe kobietki? Nie mówiłam wam, bo nawet tej książki nie wyciągnęłam. Tak, zaczęłam Małe kobietki. Bo tak sobie pomyślałam, że jest październik, czyli jest to Wiktober, tak? Czyli wiktoriański październik, czyli się czyta książki z epoki wiktoriańskiej. No i zaczęłam czytać Małe kobietki. Tylko potem się okazało, że Małe kobietki to jest przecież amerykański klasyk, a nie angielski, więc to się chyba nie zalicza do epoki wiktoriańskiej. Natomiast... no cóż. Po prostu jest to klasyk, który dawno chciałam przeczytać i zaczęłam słuchać go i naprawdę bardzo mi się podoba. Jestem jakoś, no nie w połowie, bardziej tak może w 1/3 i jest naprawdę fajne, także także będę słuchać dalej, może już za niedługo, może uda mi się wrócić do jakiejś takiej normalności, bo na razie to jakby
Albus nam tutaj zabiera 100% praktycznie naszego czasu. Na szczęście w ciągu dnia udaje mi się trochę wygospodarować czasu, kiedy on śpi na pracę, bo no ja pracuję w domu, tak? Więc jakby to też jest po pierwsze duże ułatwienie do tego, żeby mieć psa, no bo skoro pracuję w domu zdalnie, no to mogę z nim siedzieć. Natomiast nigdy nie brałam pod uwagę tego, że to siedzenie nie będzie takie proste, że to nie będzie wyglądało tak, że ja siedzę cały czas i pracuję, a on się zajmuje sam sobą tylko. No jeszcze póki jest szczeniaczkiem, no to chyba chce bardzo dużo szaleć i bardzo dużo się bawić, więc... Więc się bawimy. No więc w tym update'cie to chyba tyle. Chciałam po prostu podzielić się z wami naszą radosną nowiną. I tyle. No i też wytłumaczyć się, dlaczego ostatnio nie czytam i dlaczego tak troszkę porzuciłam tego reading vloga. Ale już naprawdę mam nadzieję, że weekend, już jak minie tydzień, odkąd go mamy, to już uda nam się jakoś ogarnąć życiowo. Wczoraj mi się nawet udało zrobić pranie, nawet dwa, więc to już jest sukces. I trochę pracować, więc nie jest najgorzej, tak? No także kończymy ten update. Ja idę się bawić z Albusiem i odezwę się do was, jak w końcu coś mi się uda przeczytać. Czas na ostatni już update czytelniczy w tym vlogu. Mam nadzieję, że uda mi się go nagrać, zanim mi tutaj Albus zje moje książki. Nie wolno. No, w każdym razie tak, przeczytałam trochę, więc chciałam wam o tym opowiedzieć. Zacznę może od książek, o których wam już mówiłam, które udało mi się skończyć. Są to trzy książki. Przede wszystkim skończyłam w końcu rok 1984 Orwella. I cóż, no, podobała mi się ta książka, aczkolwiek końcówka mnie trochę wynudziła. I już po prostu miałam pod koniec takie, że no kurde, niech już to się skończy. Natomiast początek i to takie poznawanie świata, tego jak tam funkcjonuje wszystko, naprawdę mi się podobało i było ciekawe. No i co? I po prostu uważam, że faktycznie jest to książka, którą każdy powinien przeczytać. I, no i bardzo się cieszę, że mi się w końcu udało to zrobić. Także jeżeli też jeszcze nie czytaliście, to nadróbcie to koniecznie. Dalej skończyłam serię niefortunnych zdarzeń, czwarty tom, czyli Tartak Tortur. To była pierwsza część, której nie znałam. Pierwsze trzy już kiedyś czytałam, więc czytanie ich teraz niedawno to był mój reread. Natomiast tą poznałam jakby od nowa, w sensie no, poznałam ją dopiero, tak? No i bardzo fajnie było poznać dalsze losy naszego rodzeństwa i myślę, że niedługo będę sięgać po piąty tom. Także, także to udało mi się przeczytać i udało mi się też skończyć Małe kobietki. I przed chwilą w ogóle zauważyłam, tak ściągnęłam to sobie z regału, przeglądałam sobie, bo ja słuchałam całość w audio, więc dopiero tak naprawdę teraz dopiero to wyciągnęłam. Po pierwsze, no, wydanie jest absolutnie cudowne, zresztą jak te wszystkie wydania od MG, takie płócienne, nie wiem jak je nazwać, ale no... MG ostatnio wydaje prześlicznie książki. Natomiast chodzi mi o to, że przeczytałam opis i się zdziwiłam, że tutaj imiona są oryginalne, czyli jest Meg, jest Joe, jest Beth i Amy. Natomiast w audiobooku, który ja słuchałam, były spolszczone imiona. Była Małgorzata, była Ludwisia, Amelka i Emilka? Nie. Nie wiem, jak miała ta trzecia, czwarta. W każdym razie zdziwiłam się, że tutaj jest są oryginalne imiona i zajrzałam do środka i w środku też są oryginalne imiona, więc ja słuchałam widocznie jakiegoś innego po prostu tłumaczenia, także myślę, że dalej będę czytać właśnie już fizycznie, żeby mieć dobre, żeby mieć to fajniejsze tłumaczenie, bo miałam przez moment po przesłuchaniu tego, miałam taką zagwozdkę, która jest którą, jakby na przykład jest ta część chłopcy Joe i zastanawiam, dobra, no to która to jest Joe? Czy to jest Ludwisia? Czy to będzie któraś inna? No i wychodzi na to, że to jest chyba Ludwisia. Jeszcze sobie tutaj przejrzę na początku ten opis tych sióstr, ale wygląda na to, że Ludwisia to jest Joe. No, natomiast oczywiście będę dalej czytać, bo książka sama w sobie mi się bardzo podobała. Była urocza, przesłodka i... będę czytać po prostu. Co prawda nie mam kolejnego tomu, bo mam dopiero czwarty. Mam pierwszy i czwarty, tak wyszło jakoś. Ale na pewno się zaopatrzę i będę czytać, bo było bardzo fajne. No i tak już lecąc
klasyką, bo tak jak mówiłam, mamy październik, czyli Wiktober. Z tą książką nie do końca udało mi się wpasować w Wiktober, bo jest to książka amerykańska i nie wiem, czy to się zalicza do literatury wiktoriańskiej, chyba nie. Natomiast znalazłam inną książkę, która już idealnie pasuje do literatury wiktoriańskiej i jest to Tessa Thomasa Hardiego, czyli książka, którą chciałam przeczytać już od czerwca, od kiedy ją kupiłam, a nawet jeszcze zanim ją kupiłam, bardzo ją chciałam przeczytać i w sumie szkoda, że tak długo się po nią nie mogłam zebrać, bo jak jeszcze ona była trudno dostępna, to po prostu dałabym bardzo wiele, żeby ją przeczytać na już, a w momencie, kiedy już ją kupiłam i była dostępna, no to tak sobie musiała poczekać kilka miesięcy. Natomiast jestem tutaj dopiero na początku, bo jestem tutaj na 96 stronie i powiem wam, że zaczęło się trochę zupełnie inaczej niż się spodziewałam i nie wiem, czy dalej pójdzie fabuła i klimat tej książki w taką stronę, jaką ja sobie ją wyobrażam, czy będzie to coś innego. Tutaj w opisie mamy historia miłości, zdrady oraz zbrodni. Zbrodni to ja się tutaj na pewno nie spodziewałam, także zobaczymy, ale jestem bardzo jej ciekawa i boję się tylko właśnie, żeby mnie ta książka nie zawiodła pod tym względem, że ja jakieś tam oczekiwania i wyobrażenia o niej mam i ja sobie ją wyobrażam jako taką bardzo smutną książką z pełnej takiej nieszczęśliwej miłości. Nie wiem, czy tutaj będzie, bo na razie nie ma wątku żadnego nieszczęśliwej miłości, bo ja sobie wyobrażałam, że ta Tessa będzie właśnie cierpieć za jakimś ukochanym, z którym nie może być, czy coś w tym stylu, a na razie to nie wiem, czy to będzie w tym klimacie. Zobaczymy dalej, ale co? Na pewno będę czytać i cieszę się, że w końcu się na to zabrałam, bo mi się podoba. Więc to tyle. Czy coś jeszcze? Nie, słuchałam jeszcze w audiobooku i dzisiaj rano skończyłam jakiegoś thrilleru. To była Paranoia. Nie wiem, jakiego autora, nie pamiętam. Taki całkiem w porządku thriller. Zresztą czytał go Filip Kosior, czyli bardzo fajny lektor. Więc od razu przyjemniej się taki audiobook przyswaja. A jeszcze, co, o czym mam wcześniej też mówiłam, to o tym Oriridzie Wróć przed zmrokiem, który zaczęłam z moim chłopakiem. Jest mała drama w naszym związku o to, bo on już nie chce tego słuchać, a ja naciskam, więc zobaczymy, jak to się potoczy. I no, było kilka kłótni o to. No cóż. Nieważne. To tyle w tym vlogu. Nie był on za bardzo książkowy, mam wrażenie, że mało takich stricte książkowych update'ów tutaj było. Było trochę psa, wcześniej było chyba dużo Barbie i układania puzzli. Także no cóż, mam nadzieję, że mimo wszystko vlog wam się podobał i do zobaczenia niedługo. Także buziaczki, pa pa.